20 grudzień 2020 roku. Zamknięty kościół, zamknięte kościoły, cały świat jest obozem koncentracyjnym. Rządzi Franciszek, który nie jest papieżem. Był też w Hamburgu, zaczął swoją działalność w Hamburgu. A dlaczego? Tutaj w tym miejscu 4 lipca 965 roku umarł na wygnaniu święty papież Benedykt V. Od razu przy tym miejscu, gdzie stał wielka katedra, zburzona, budowana bardzo długo, od 1248 roku, poświęcona 18 czerwca 1329 roku, została zburzona przez masonerię w 1806 roku. To tutaj w Hamburgu urodził się również Hermann Cohen 10 listopada 1820 roku, Augustyn Maria Najświętszego Sakramentu, Żyd nawrócony mocą Eucharystii. Mamy tutaj Scientology Kirche, mamy Kościół Świętego Piotra z 1195 roku. Tutaj w tej piekarni był kiedyś, jest tutaj na dole Habsburg, stare reszty budynku. Mamy tutaj Kościół Świętego Jakuba, Droga Świętego Jakuba. No i mamy współczesną masonerię Lizeit. Lizeit, dom obecnie Helmuta Schmidta, którego zrobiono wielkim bohaterem, urodzony w Hamburgu 23 grudnia w 1918 roku. Organizował stan wojenny 13 grudnia w 1981 roku. Gestapo, gdzie 32 tysiące Stasi pilnowało mieszkańców Dystrow. Szkolił Morawieckiego, Bronisława Komorowskiego, Marka Prawdę. Właśnie tutaj 2 grudnia 2019 roku za zasługi swojego dziadka, który był przy likwidacji świętego księdza Bronisława Komorowskiego, był zastępcą komendanta w Stutthofie w Neuengamme, został nagrodzony Donald Tusk. Hamburg, Marienplatz, 20 grudnia 2020 roku.